Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu. Codziennie stoimy w korkach. Które właśnie teraz zaczynamy. Dobrze, drodzy Państwo, stoją Państwo w korkach, nie zazdroszczę. Wysyłajcie te filmiki, bo za chwilę może być, proszę Państwa, deficyt. Może być jak w niemieckich magazynach gazu, zacznie być widać dno. Żeby Państwa zachęcić, pozwalam. Jak ktoś ma ochotę, jak ktoś nie ma ochoty, to nie musi. Ale jak ktoś ma ochotę, to może też powiedzieć, codziennie jestem problemem Tuska. Taka była akcja ostatnio na Twitterze, może. Dobrze, zostawiamy to. Proszę Państwa, jak Państwo oglądają ten program nie od dziś, nie od wczoraj, nie od miesiąca, to wiedzą, że z jedną z takich podstawowych perełek wiedzy, które my tutaj staramy się przekazać, jest taka. Wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. I wielu, którzy słyszą ten sample raz po raz, myślą o wietrze, to ja chyba już wiem wszystko. I to, proszę Państwa, nie jest prawda. Zobaczmy. Co? Dobre. Nie, no, no właśnie. Pięknie. Poezja, ja popieram poezję w każdym przejawie życia publicznego, szczególnie w tym programie, jak się wczoraj przekonaliśmy. Natomiast teraz, proszę Państwa, szybkie odniesienie, skojarzenie dla tylko części pewnie widzów, ale jak ja to tylko usłyszałem, to od razu pomyślałem o tym znanym hicie. Wielka wichura łamie duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysze. Uważaj. Tak, to było to, ale też trochę Włodzimierz Kosiniak, Władysław Kosiniak-Kamysz, taki jest raczej soft, nie? Polityk, mimo tego, że jest ministrem obrony, ale tam na końcu trochę pojechał, mówi, i tam spadły te listki. Ja bym tych listków nie podnosił, nie? I tu publiczność zachwycona. I tam już był krok, bo moim zdaniem mógł za chwilę powiedzieć, i te listki. To takie spadnięte, wiatr je zdrącił, nie? Wiecie, co z takimi listkami się... To się grabi takie listki. Listki do wora, a wór... I tam tylko w ostatnim momencie ktoś przepał. Władek, uspokój się! Uspokój się! W każdym razie, ja bym, proszę Państwa, wpadł na taki pomysł, że to jest rzeczywiście ta wiatr wieje w twarz temu PZSL-owi, ale inną historię też bym mógł opowiedzieć, albo kontynuację tej historii mógł opowiedzieć, nie? I pod tym drzewem, damy tutaj taką muzyczkę, nie? Pod tym drzewem stała sobie żaba. Żaba zielona, tak jak my. My jesteśmy tą zieloną żabą. My, PSL. W sumie my jesteśmy tylko częścią tej żaby, bo twarzą tej żaby jest Szymon. Przy okazji, Szymon jest naprawdę super. Ale my jako PSL jesteśmy tą żabą. I do tej żaby podchodzi skorpion i mówi: żabo, chodź, weź mnie na swoje plecy. Tam po drugiej stronie tej rzeki jest władza, ministerstwa, wszystko super. Razem wygramy, mówi ten skorpion do tej żaby. I tej żabie, czyli nam, mówiło wielu, ten skorpion jest znany na tej przeprawie rzecznej. Lepiej z nim tam nie płynąć, bo on... Ale nie my. My jesteśmy inną żabą. Nas skorpion potraktuje inaczej. I wiecie co, koledzy, mogę wam dzisiaj powiedzieć? Jesteśmy na środku tej rzeki. Mamy na plecach tego skorpiona. I co? I nic! A... I tak by... Dobrze, proszę Państwa, starczy. Co ja chciałem powiedzieć? Natomiast ta druga historia bardziej, moim zdaniem, odpowiada temu, jaki naprawdę jest PSL w polskim życiu politycznym i w tak zwanym życiu rzeczywistym. Czy jak to mówiła dokładnie klasyk? Może powtórzmy jeszcze raz. Zobaczmy. Nienawiść w internecie przekłada się prawie zawsze na nienawiść, przemoc i pogardę w życiu rzeczywistym. Nienawiść w internecie przekłada się prawie zawsze na nienawiść, przemoc i pogardę w życiu rzeczywistym. Nienawiść w internecie... Wrzu, wrzu, wrzu. Proszę Państwa, i jak pokazuję takie rzeczy, to oczywiście, wiecie Państwo, tak jak ja, oglądacie na co dzień na przykład Telewizję Republika, wiecie co się dzieje. Ministrowie Wąsik i Kamiński są ciągle w więzieniu, szczególnie w przypadku tego drugiego sytuacja jest trudna, więc z wielu rzeczy dzisiaj trudno się śmiać, chociaż
zwolennicy tej drugiej strony nie mają z tym żadnego problemu. Nie mają z tym żadnego problemu. Schud 10 kilo, żona nie ma. No ale tak jak powiedziałem kiedyś, nie patrzmy na to, bo jak się człowiek patrzy w bagno, to się i pobrudzi, prawda? Natomiast z drugiej strony, wiecie państwo, obok tych poważnych spraw, drugą poważną sprawą jest na przykład CPK, do którego budowy został powołany przeciwnik CPK, bo tak się robi skutecznie rzeczy. Natomiast obok tego są też te igrzyska. Są te igrzyska, szczególnie ci tacy nowi posłowie, którzy są w naszym Sejmie, są, proszę państwa, wspaniali. Ja nawet nie wiem, czy oni wszyscy są nowi, ale ja ich nie znam. I to są, ja zawodowo się zajmuję tymi igrzyskami i to są igrzyska naprawdę wysokiej jakości. Na przykład to też chyba posłanka trzeciej drogi. Zobaczmy. Premierze, demokratyczny rządzie, Polsko, go! Pani poseł, bardzo go! Dziękuję. Go! Go! Dwa gołębie! I proszę państwa, powiem państwu szczerze, jak ja to słyszę, to niestety moja przeszłość mnie dopada, przeszłość hip-hopowa. I łapię trochę, mówiąc szczerze, proszę państwa, flow. I myślę sobie, Polska, go, go! I to by był super sample, tam by się podłożyło jakiś beat i może byśmy nawet coś takiego zrobili w tym programie, nie? Nie wiem, czy to zrobimy, proszę państwa, bo to nie jest najmądrzejszy pomysł. Ale zrobimy teraz taką specjalnie przerwę krótką i jak to zrobimy, to państwo to zobaczą, jak tego nie zrobimy, to państwo logiczne tego nie zobaczą. Proszę państwa, chodzi o to, że pomysł jest taki, ponieważ flow tego wszystkiego, go, wż, 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 go Polska i tak dalej, to mnie hip-hopowo natchnął, to chciałem teraz państwa zabrać w taką podróż. Wyobraźcie sobie państwo, że jesteście na ulicy jakiegoś takiego wyjątkowo hip-hopowego polskiego miasta. Na przykład Raciborza, nie? I podchodzi do was taki ziom, taki jak ja, młody, przystojny, w typowo hip-hopowym stroju, mówi: hej ziom, chciałbyś usłyszeć niezły beatbox? Dla starszych widzów mówię od razu, że beatbox to są tak zwane odgłosy paszczą, jak to było w klasyce, nie? I państwo mówią: nie, nie chciałbym, ale już nie macie szansy uciec, bo akurat jesteście w takim mrogu dwóch budynków i byście stać i byście tego słuchać. I on wtedy mówi tak, robi coś takiego. W życiu rzeczywistym, grupa wyjście. Polsko, go, go. Jak wiatr wieje. Polsko, go. Jak wiatr wieje. Go, 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 go. Dziękuję. No dobrze, to ja już nie wiem, czy państwo to widzieli. Jak państwo to widzieli, to przepraszam. Jak państwo tego nie widzieli, to też przepraszam, bo może to było genialne. W tym katalogu, proszę państwa, genialnych nowych wystąpień jest jeszcze poseł, który chyba się nazywa Witczak. Jeżeli tak się nie nazywa, to go przepraszam, bo słowa, które on wypowiada, to są ciężkie, proszę państwa, jak dwa brązowe jaja, normalnie. Znaczy w sensie, oczywiście, pamiętajmy... Ale przypatrzcie się temu, co te jaja znaczyło. Posłuchajmy. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Po pierwsze, 2 plus 2 równa się 4. Po drugie, pan Marcin Prokop jest wyższy od marszałka Szymona Hołowni. A ziemia okrągła jest. Akurat to ostatnie, można powiedzieć... Jestem bezwzględnie inteligentny. To taki kącik życzeń. To są życzenia dla mnie, ale życzenia także dla państwa. Tak chciałbym nam wszystkim życzyć, proszę państwa, że jeżeli kiedykolwiek w naszym życiu, znaczy nie życzę tego właśnie, nie życzę tego, żeby kiedykolwiek w naszym życiu, żebyśmy się znaleźli w takim momencie, kiedy będziemy musieli wyjść na jakąś mównicę i powiedzieć: drodzy państwo, bardzo mi przykro, ale muszę powiedzieć... Coś, za co spotkają mnie pewnie straszne ataki. Będzie hejt. Natomiast, proszę państwa, muszę to powiedzieć. 2 plus 2 równa się 4. Tylko oczywiście nie wolno tego zadawać dzieciom na ten. Bo jak przyjdzie taki moment, że będziemy musieli tak mówić, proszę państwa, to albo świat już będzie tak nienormalny, albo jak świat będzie normalny, to znaczy, że... No właśnie. W każdym razie, jak już jesteśmy przy tych pracach domowych, proszę państwa, Barbara Nowacka zapowiada, że nie będzie prac domowych w klasach od 4-8. Zobaczmy, posłuchajmy. A w klasach od 4 do 8 prace domowe nie będą ani oceniane,
ani nie będą obowiązkowe, co oznacza, że nauczyciel może zadać, ale nie ma prawa tego ocenić. Nie ma prawa wstawić oceny za brak pracy również, bo często też się zdarzało, że dostawało dzieciak jedynkę. To ten konkretny przykład. Przyniósł... Może zadać wiersz na pamięć i sprawdzić, czy się ten... Ale nie może tego ocenić. Może, proszę Państwa, zadać. To po pierwsze, ja to nawet nie chcę, ja byłem 10 lat nauczycielem, proszę Państwa, i zasada u mnie była taka, że zasadniczo u mnie na lekcjach nie było prac domowych, a przyczyna była prosta. Ja przeczytałem wiele książek o metodyce, o pedagogice, o dydaktyce i z tych wszystkich książek wyciągnąłem taki wniosek, że mi się nie chce sprawdzać tych prac domowych, tak? Więc to jest podstawowy problem. No to więc dyskusja o szkole w Polsce jest chyba głupsza niż dyskusja o piłce nożnej w Polsce, jak Boga koch. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tym rozumieniu pani minister Nowackiej obowiązkowość oznacza, że można coś komuś kazać, ale nie można od niego wymagać. Ale w ostatnim czasie w polskiej debacie pojawiło się też drugie znaczenie obowiązkowości, które przedstawił na przykład Robert Biedroń, a przy okazji Komisja Europejska, Parlament Europejski w sprawie tak zwanej relokacji. Posłuchajmy. Jest pakt o relokacji nielegalnych imigrantów w krajach Unii Europejskiej, czyli jednak będzie przymusowa relokacja, tak? Nie przymusowa, znaczy, będzie dobrowolna. Sensie... Dobrowolna, inaczej trzeba będzie płacić karę. Proszę Państwa, jest dobrowolna, inaczej trzeba będzie płacić karę. Czyli w jednym przypadku obowiązkowość oznacza, czy brak obowiązkowości oznacza, że nie może być kary, w drugim przypadku brak obowiązkowości oznacza, że będzie kara. Mam wrażenie, że troszeczkę nam się tutaj, jak taki włosek, te znaczenia tego słowa rozdwoiło. Ale to nie jest, proszę Państwa, jedyny przypadek, jak nam się znaczenia słówek troszeczkę rozwodniły albo rozdwoiły w tej nowej naszej rzeczywistości. Na przykład minister Sienkiewicz, a propos tego, że nie wpisano likwidacji do KRS-u, TVP i Polskiego Radia bodajże, powiedział tak, posłuchaj, znaczy zobaczmy. Sam wpis do KRS przez prawników nazywany jest deklaratywnym. To jest po prostu informacja. Dziękuję za materiał. Jak mówią eksperci, to jest nieprawda, co mówi minister Sienkiewicz. Natomiast to jest tylko tak, to jest jakby, proszę Państwa, znowu, nauczyciel może powiedzieć, że chciałbym, żeby ta szkoła była wpisana prywatna do KRS-u, ale jak KRS tego nie wpisze, to nie ma obowiązku, bo to jest tylko taka informacja. Jakby Państwo to zapamiętali, chciałem. Z kolei minister, wiceminister sprawiedliwości, pani Eichardt, przepraszam, która nie jest żoną, dobrze? Nikogo nie jest żoną najprawdopodobniej, powiedziała z kolei tak na temat samego pojęcia likwidacja. Posłuchajmy. Spór dotyczy tego, czy można było zastosować kodeks spółek handlowych. Eksperci są zgodni, że może. Stan likwidacji nie musi kończyć się likwidacją. Ma na celu restrukturyzację. Dziękuję za ten materiał. Okej, i znowu można powiedzieć... Ktoś z Państwa w ogóle wie, o czym mówię? No bo ja też nie za bardzo... No... Otóż nie, jest osobne postępowanie restruktura... Kurwa, Maciek, Malezja. Czyżyjne? Państwo w myśli to powiedziałem teraz, prawidłowo. Więc jest takie postępowanie i to jest inne postępowanie niż postępowanie likwidacyjne. Więcej jest takich, proszę Państwa, rzeczy. Ja nawet sobie tutaj wynotowałem z artykułu, który jutro swoją drogą pojawi się w Gazecie Polskiej. Kupujcie Gazetę Polską, szczególnie w tych trudnych czasach, drodzy Państwo. W Financial Times autor z ufundowanego w 1991 roku Uniwersytetu Central European University w Wiedniu, Maciej Kisilowski się nazywa, pisał o zmianach w Polsce i mówi, że jest taka część ekspertów, która mówi, że one nie do końca są legalne, te zmiany w Polsce. Natomiast, pisze ten autor, trochę kontrintuicyjnie te ruchy są zwycięstwem dla rządów prawa. Z kolei Klaus Bachmann w głośnym już tekście, wszyscy go już znamy, pisał: nad Wisłą rozpoczyna się bezprecedensowy na skalę światową eksperyment, który może być nauczką dla wielu innych krajów. Demokratycznie wybrana koalicja partii demokratycznych próbuje przywrócić demokrację, stosując niedemokratyczne metody. Podsumujmy, proszę Państwa. Obchodzenie prawa to jest obrona praworządności. Atak na demokratycznie wybranego prezydenta to jest obrona demokracji. Władza wykonawcza, która nie respektuje wyroków władzy sądowniczej, to jest obrona trójpodziału władzy. Mamy obowiązkową dobrowolność, oprócz tego wyroki, które są tylko opinią, i mamy także restrukturyzację poprzez likwidację. I na koniec jeszcze jeden cytat, i to będzie zagadka dla Państwa.
z kogo to cytat jest albo z jakiejś znanej książki. Partyjny inteligent wie, kiedy powinien zmienić swoje wspomnienia. A zatem w pełni się orientuje, że przekracza fakty, że przekręca fakty, równocześnie jednak dzięki dwójmyśleniu święcie wierzy, że prawda nie została pogwałcona. Prawda. Natomiast proszę Państwa, to by było na tyle dzisiaj. Jutro jest środa. Ja znam te wszystkie słowa, które się z nim rymują, ale już pozostanę wierny swojemu stylowi. Środa też jest fajna. Do zobaczenia.